Medal Gloria Artis to jest najważniejsze odznaczenie, którym dysponuje minister kultury i dziedzictwa narodowego. I tutaj przy okazji wspaniałego festiwalu, który już 14 rok się odbywa, ostatnich latach w Gdyni, festiwalu, który ja nazywam festiwalem po prostu filmów patriotycznych, chociaż on ma nieco dłuższą nazwę, miałem okazję wręczyć pani Aleksandrze Gugowskiej właśnie to odznaczenie ministerialne za jej dorobek dotychczasowy twórczy, jako twórczyni słuchowisk i reportaży radiowych, pracującej w Radiu dla Ciebie, a zwłaszcza za to, co się stało w ubiegłym roku, kiedy obchodziliśmy rok Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z okazji setnej rocznicy jego urodzin i odkrycie przez nią w Bibliotece Narodowej rękopisu Baczyńskiego, pisanego przez 21-letniego wówczas młodzieńca, nieznanego dramatu, który on rozpoczął pisać, nie skończył, ale utwór okazał się na tyle dojrzały, że pani Aleksandra zrobiła z niego wydarzenie radiowe. Oczywiście taka nagroda Gloria Artis to jest nagroda nie za jedno wydarzenie, tylko za dorobek. Ja przypomniałem dzisiaj tytuły niektórych innych słuchowisk, które pani Aleksandra stworzyła i dlatego jest wśród tych uhonorowanych osób tym najważniejszym ministerialnym odznaczeniem. Tutaj reportaż radiowy ma swoją oddzielną kategorię konkursową. Jak pan myśli, czy taki format może się sprawdzić w dzisiejszym takim bardzo wizualnym świecie? Miłośnicy radia wiedzą, że się sprawdza, bo są miłośnicy radia, którzy lubią słuchać, a nie oglądać. A wśród tego, co lubią słuchać, poza muzyką, która oczywiście w radiu dominuje, jest też, są też takie zjawiska kulturowe jak reportaże, czy nawet teatry radiowe, czy słuchowiska i mają swoich zwolenników, swoich miłośników. Może nie jest to najliczniejsza grupa, może jest to już bardzo kultura wysoka i może jest to wąskie grono odbiorców, ale po to są media publiczne, takie jak Radio dla Ciebie, dedykowane Mazowszu, żeby jednak takie formy realizować, produkować.